Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Lipobon Kompleks na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Dzień dobry Państwu, kolejne pytanie, pytanie o miażdżycę. W jaki sposób radzić sobie z miażdżycą, jakie zioła stosować? Oczywiście trzeba działać szeroko spektralnie. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że większość ekspertów jest zgodna co do tego, iż wysoki poziom cholesterolu przyczynia się do miażdżycy. Są pewne kontrowersje w tej kwestii, niemniej jednak wielu z państwa na pewno będzie szukało Surowców zielarskich, które obniżają poziom cholesterolu, I, i dlatego też parę uwag na ten temat. Pierwsza sprawa, co redukuje poziom cholesterolu, to monokolina K. To jest taka substancja, która występuje, naturalna, podkreślam, która występuje w drożdżach, czerwonych drożdżach, które bytują na, na ryżu, i ta substancja, ta monokolina K, redukuje poziom cholesterolu. Dość skutej. Jest to silnie działająca substancja i spotkała się oczywiście już niestety z atakiem niektórych kręgów. Sami wiecie, jakich tych, które sprzedają leki obniżające poziom cholesterolu. Druga sprawa to pomarańcza bergamotka. To również surowiec, który obniża poziom cholesterolu. Berberyna, kolejna substancja, która również redukuje poziom cholesterolu. Karczoch, liść karczocha. To również substancja, która redukuje poziom cholesterolu. Ja łączę te produkty ze sobą. Zresztą recepturę tej takiej mieszanki Państwo widzicie na swoim ekranie. To jest o tyle ważne, że tego typu działanie, zwłaszcza mówię tu myśli, na myśli berberynę, utrzymuje we właści na właściwym poziomie poziom glukozy w styrobicy krwi, a podwyższony poziom glukozy cukrzyca powoduje, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia miasta. Kolejna sprawa, o której trzeba pamiętać, to sprawa związana. Z działaniem antyoksydacyjnym i działaniem poprawiającym ukrwienie. I tutaj kłaniają się takie surowce zielarskie jak liść miłożębu japońskiego, który zmniejsza tendencję do tworzenia się zakrzepów naczyniowych. Tutaj oczywiście musimy pamiętać o tym, że dobrym surowcem jest działanie silnie antyoksydacyjny poprawiający funkcję śródbłonka, ekstrakt z skórek ciemnych winogron. I to, to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli działanie, antyoksydacyjne. Oczywiście mamy do, do antyoksydacji mnóstwo różnych naturalnych produktów, zwłaszcza owoców jagodowych, których w okresie owocowania mamy, powinniśmy spożywać jak najwięcej, a gdy ich nie ma, no to pozostają nam ekstrakty. Pamiętajcie też Państwo o jednej rzeczy, o tak zwanym niezależnym czynniku rozwoju miażdżycy, którym jest homocysteina. Podwyższony poziom homocysteiny w surowicy krwi również prowadzi do miażdżycy. I żeby ten podwyższony poziom się nie zdarzył, bądź też obniżyła się ta homocysteina, stosuje się witaminy z grupy B. B1, B2, B2 B12, kwas foliowy. To są wszystko substancje, które mogą spowodować iż będzie mieć obniżony poziom homocysteiny, a to też nie będzie prowadziło do miażdżycy. Natomiast miażdżyca to jest temat szeroko szeroki i trzeba na nią, do niej podchodzić z różnej strony, aby się czuć dobrze i nie zachorować na zawał mięśnia sercowego. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Lipobon Complex, na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.